od dłuższego czasu domaga się urynkowienia gospodarki żywnościowej. W ostatnim czasie wydaliśmy kolejne stanowisko, kolejną opinię potwierdzającą dotychczasowe. Z inicjatywy związku trwają protesty rolników wspomagające działania w kierunku urynkowienia. Uważamy, że urynkowienie spowoduje wzrost podaży żywności, poprawi dochodowość rolnictwa indywidualnego i wszystkich sektorów, jak również stoimy na stanowisku, że nie może się ono odbyć kosztem jakiejkolwiek grupy społecznej. Uważamy również, że dotacje, jakie w tej chwili są umieszczone w żywności, powinny być przeniesione ze sfery żywności w sferę dochodów ludności. Problem ten musi być rozwiązany. Rolnicy żądają, żeby stworzyć im normalne warunki pracy, a nie zmuszać ich do protestowania w imię ogólnospołecznych interesów. Rolnicy, protestując obecnie, są zniecierpliwieni tym, co się dzieje. Są również żniwa, nie ma czasu na protesty. Czas zająć się pracą. Wzywamy gremia decyzyjne do podjęcia decyzji, które po prostu znormalizują warunki życia w naszym społeczeństwie.